Wiemy, że wczoraj znalazłeś się w kraksie na rundach i wszyscy się zastanawiają, jak z tego wyszedłeś. Opowiedz, jak to wyglądało. To znaczy, kraksa wygląda zbójąco. No, z pięciopasmowej drogi nagle z peleton skręcił w lewą stronę. To było na rundzie oczywiście, w lewą stronę w drogę o jednym pasie. No także wiadomo, że 200-osobowy peleton, no to inaczej się nie mogło skończyć po prostu. No, wszyscy się pchali przed finiszem, nagle zrobiły się kleszcze. No i z Bartkiem jechaliśmy, ja wiem, 15-20 pozycja, także z samego czuba. No i z samego czuba po prostu się zrobiły kleszcze i później to już, no, to już dużo się nie da opowiedzieć, po prostu normalna kraksa. Przy dużej prędkości, rowery leciały górą, kolarze. Na szczęście no, tak aż strasznie nie ucierpiałem, nie podzierałem się jakoś mocno. No jedynie mocno się poobijałem i to trochę mnie doskwiera, bo lewe biodro mnie dosyć mocno boli. Trochę bólu mam przy chodzeniu. No zobaczymy, jak będzie na rowerze, ale no, nie czuję się najlepiej. Drugi minus całej tej sytuacji to to, że kraksa odbyła się przed strefą 3 km i złapałeś stratę niestety. Tak. Zdaję sobie sprawę, że już mam po klasyfikacji generalnej, no minuta 12, no to już jest no, nie do odrobienia w tym peletonie. By musiało być jeszcze 2 tygodnie ścigania, tak naprawdę mamy jeszcze 2 etapy z górami, czyli dzisiejszy i niedzielny, które będą decydowały o generalce. Także no cóż, mam po klasyfikacji generalnej już. A powiedz, czy jest plan B dla ekipy? To znaczy tak, no, chcemy Łukasza Bodnara, koszulkę aktywnego, dowieźć do mety. Chcemy Bartka Matysiaka na koszulkę górala tam poprzeciągać. No a my z Bartkiem dalej będziemy starać się o zwycięstwa etapowe lub... No myślę o zwycięstwa etapowe, o tak. Czy ja zobaczę się, jak po dzisiejszym etapie będę czuł, bo na dzień dzisiejszy, dzisiaj rano obudziłem się z fatalnym samopoczuciem. Poobijane, no i psychiczne, wiadomo. No ale zobaczymy po dzisiejszym etapie, jak się będę czuł.